Rafał Maślak trafił do szpitala, jest już po operacji. Teraz tylko rehabilitacja. Rafał Maślak w mediach społecznościowych opowiedział o swoim zdrowiu prosto ze szpitalnego łóżka. Po wielu miesiącach bólu w końcu zdecydował się na działanie. Rehabilitacja może zabrać mu wiele czasu. Model zyskał popularność w 2014 roku, gdy został okrzyknięty najprzystojniejszym mężczyzną Polski. Internauci z uwagą śledzili jego dalszą karierę, a także rozwój osobisty jako mąż oraz ojciec. Teraz 34-latek musi poradzić sobie z poważną kontuzją. Rafał Maślak pokazał nagranie ze szpitala. Model jest aktywny w mediach społecznościowych i chętnie pozostaje w kontakcie z obserwatorami. Gdy jednak na jego profilu przez dłuższy czas nie pojawiały się żadne posty ani relacje, internauci zaczynali się niepokoić. Okazuje się, że Rafał Maślak miał bardzo ważny powód, by zniknąć z internetu. Niedawno nagrał relację prosto ze szpitalnego łóżka. Model po długim czasie zwlekania w końcu postanowił zadbać o własne zdrowie. Na całe szczęście w przejściu przez trudny etap może liczyć na wsparcie bliskich. W szpitalu odwiedzał go Rafał Jonkisz, a model już wrócił do domu, gdzie czekała na niego ukochana żona z dwójką dzieci. To jednak nie koniec jego boleści. Rafał Maślak ponad rok walczył z bólem. Model zdradził przyczynę pobytu w szpitalu oraz to, jak będzie wyglądało jego życie w ciągu najbliższych tygodni. Okazuje się, że na leczenie zgłosił się dopiero po ponad roku od pierwszych objawów bólu nogi. Od roku zmagam się z bólem pękniętej łąkotki. Nie mogłem biegać, uprawiać sportów skrętnych. Dowiedziałem się, że przyczyną pękniętej łąkotki, która kwalifikuje się do zszycia, jest krzywa kość piszczelowa, wada wrodzona. Trzeba było ją naprostować, osteotomia. Zlekceważenie znacznie pogłębiłoby problem. Zdecydowałem się, pisał w poście ze szpitala. Rafał Maślak przeszedł poważny zabieg prawego kolana i obecnie musi przygotować się na długi czas rehabilitacji. Z relacji można zauważyć, że nie będzie ona należała do najprzyjemniejszych. Rafał Maślak podda się rehabilitacji z myślą o bliskich. Po zabiegu chirurgicznym model w jednej z relacji pokazał ćwiczenie, które wykonywał wraz z lekarzem. Już na pierwszy rzut oka widać, że standardowe unoszenie nogi w górę i w dół sprawia mu wiele bólu. Rafał Maślak nie zamierza się jednak poddawać, biorąc za cel przyszłe aktywności z bliskimi. Ból, kilkumiesięczna rehabilitacja przede mną, ale dla moich szkrabów warto. Nie wyobrażam sobie nie grać z Maksiem w piłkę i nie biegać za uczącą się jazdy na rowerze Misią. Teraz liczę tylko na jak największą cierpliwość mojej żony, przekazał. Obecnie gwiazdor programu Dance 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 wrócił do ukochanej rodziny i rozpoczął swoje pierwsze dni odpoczynku. W mediach społecznościowych pokazał kolano obłożone zimnymi okładami oraz troskliwych członków rodziny, którzy zaczęli opiekować się mężczyzną. Żona i dzieci okazują mu ogrom wsparcia.